Jeszcze, jeszcze patrzymy. Totalna miazga. Pierwszy żółty, zagar czerwony. Oni interesują nas najbardziej. Musiał przepchnąć Trofimowa. Ojej, tam poszli. Kenneth Bierre, taki malutki, przyczajony. Trofimow większy. Kurczę, we czterech będzie najbliższa. Zobaczmy, co robi tutaj Bierre. Nie go chciał kłaść, ale jeśli, wydaje mi się, że jeśli sędzia Substyk będzie chciał tu kogoś wykluczyć, to najbliższy niepojechania w powtórce jest Wiktor Trofimow, bo mimo wielkich dłoni, rąk, przegrał tę walkę, wypchnął Kennetha Bierre na trawę, jak to się mówi, na ten beton, ale to on, proszę, tutaj Keniu go tylko założył i on pcha. No więc jeśli ktoś tutaj był bezpośrednim i największym sprawcą, no Keniu jak gdyby wygrał start i założył go łokciem. Chociaż Keniu pojechał w prawo trochę ze startu. Tutaj można to różnie interpretować. Zobacz, najpierw poszedł łokieć Kenia. No to we czwórkę powtórzyć, ale nie. Ja myślę, że sędzia Substyk, jak go znam, wykluczy chyba Trofimowa. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że to jest chyba... Marcin Nowak, Dawid Lampart, Norbert Kościuk i Dawid Pellego. No i wystrzelił teraz Dawid Lampart, został Marcin Nowak zamknięty, teraz przy krawężnik Lazarowi Pellego. Pellego przegrywa start, ale teraz już wjeżdża pod Nowaka, obronił się Nowak, a tymczasem Norbi jak przyklejony do Dawida Lamparta, jakbyśmy zawody drifterskie oglądali, kto odzwierciedli czyj tor jazdy. No ale już myślę, z tych tarapatów wydaje się Dawid Lampart zapewne z problemami jedzie Dawid Pellego, bo nie jest w stanie wyprzedzić Marcina Nowaka na swoim torze, na to, na którym ma rządzić, chociaż razem z Marcinem Nowakiem walczyli o awans w barwach PSZ-u Poznań. Teraz Pellego przeciął szprycę, jest po prawej stronie i po zewnętrznej Pellego wyprzedza Nowaka, wychodzą na 4-2, bydgoszczanie zamknięty teraz krawężnik, zamknął bramę, wrota zatrzasnął drzwi, jeszcze zasłonił żaluzję przed Nowakiem i teraz Francuz będzie zabierał się za Norberta Kościuka, ale co tutaj orbituje Pellego konsekwentnie po zewnętrznej, teraz wejście pod łokieć i robi 5-1 Pellego i tu można szukać analogii do jazdy Tomasza Golowa. Absolutnie 5-1. Bohaterem zdecydowanym tego wyścigu jest Dawid Pellego. Jasny wyścig, który zamknie nam czwartą serię rywalizacji. Też mamy tutaj bohaterów, też mamy tutaj ludzik Nikolaj Klint w białym kasku. Zobaczmy, to jest 16 wyścig dnia. Kto najlepszy? Chris Holder chyba tak, ale wysuwa się na zewnętrzną bardzo mocno i mijają Holdera tutaj wszyscy zawodnicy, a na czele Nikolaj Klint, ale znalazł tutaj ten zawodnik prędkość po tych dwóch jedynkach. Teraz jest po prostu niesamowity. Proszę zwrócić uwagę, jaka przewaga. No ale warto popatrzeć na to, co się dzieje na kolejnych pozycjach, bo trójka żużlowców, ależ tam było niebezpiecznie i upadek i na pewno przerwany wyścig. Potem na początku tutaj powinien uszanować kości kolegów, tutaj na całe szczęście, że tutaj Chris Holder zauważył to Lego przednie. Jeszcze tutaj też będzie fajnie ujęcie. Widać wszystko, tak, tutaj widzimy. O, no, nieładnie to wygląda, miejmy nadzieję, że Dawid cały i zdrowy, Chris tutaj go ominął. Numer 9. No i teraz wystrzelił, wyprzedał spontanicznie Pellego, ale jak wiemy, w Bydgoszczy liczy się pierwszy łuk. Ależ tam Pellego, jak powiedział mu jeszcze Norbert Kościół, musiałem powiedzieć, że Pellego tam gdzieś orbitował bardzo szeroko, ale szybko ostudził zapał Francuza Norbert Kościół. Ojej. I ostudził też bardzo mocno Dawida Pellego Aleksander Montaje. Czuł tutaj na swoim motocyklu na pewno ten kontakt. No dobra, a teraz jest pytanie, czy jakby wiesz, tu Piotr Karpiński też jest ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, nasze ostatnie rozmowy głównie dotyczą jednak upadków na torze, kolejna taka, Tomek, sytuacja. Sędzia powinien spojrzeć na dokładnie Łoktajewa, który spogląda się przy wyjściu z drugim łuku czy trzecim łuku na zawodnika, czyli na Pellego. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Walka powinna być fair i więcej miejsca powinniśmy sobie zostawiać. Wtedy... Muzyka przywłaszczyć gdzieś tak historycznie. Ale dobrze, koniec tych kontekstów historycznych. No, Klint, Holder, Riuk, Pellego, Międzynarodowe Towarzystwo. Panowie, sprawdźcie nam tutaj prawdziwy
powiedzieć, ale nie. Chyba Peter Ryuk, chyba on będzie najszybszy, ale tam o drugie, trzecie i czwarte miejsce fantastycznie walczy. Pozostała trójka. Clint jak na razie z tego wszystkiego wysiadł najlepiej, a o trzecie walczy jeszcze Pelego z Holderem, bo to jest walka o podium. To jest walka o to, aby być nawet na tym najniższym stopniu. Jak na razie Francuz przed Australijczykiem. O pierwsze miejsce nie ma walki, bo 38-letni kapitalny Szwed przegrał tylko raz i na pierwszym miejscu. I to się raczej nic nie wydarzy, mimo że Clint próbuje się napędzić po zewnętrznej. Jeszcze o trzecie fantastycznie walczy Pelego z Holderem. Polonii, Dawid Lampard i Dawid Bellego. Dwóch na wyjście. Norbi, ale wszystko już dobrze. Norbi został na starcie, ale dojeżdża doskonale. No i co, łodzianie? Nie, bo już tam atakuje Dawid Bellego. Został Dawid Lampard, ale Bellego! Jeden manek i Bellego jest już z przodu, ale fizyki nie oszukasz. Wyniosło go szeroko, odbija sytuację, odbijają obaj łodzianie, bo i Tangay i Kościuk szybciutko zamykają ścieżkę przed Francuzem. Było przez chwilę efektownie i cudownie dla Bydgoszczan, a na razie będzie raczej cudownie dla łodzian. Nie, przy krawężniku teraz Dawid Bellego wjeżdża przed Norbiego Kościuka i przed Tangayta, ale Australijczyk zaraz odpowie Francuzowi. Tangay czy Bellego? Jest znowu na prowadzeniu i znowu gdzieś cały czas przecinają, odpowiadają sobie, kontrują i niech ten wyścig trwa, niech tak wygląda, bo jeszcze przypomniał to o sobie Dawid Lampard i robi to samo, tylko walczy o jeden punkt z Norbertem Kościuchem. Bellego, wydaje się, że już odjedzie Tangaytowi, ale jeszcze Lampard tym razem nie składa broni i show na końcu. Wiemy, że Bellego wygra. Aja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 j
Norbiego Kościucha. No i teraz wszystko w rękach sędziów, wynik tego spotkania. Ataki, jakie odbicia pozycji, no piękny wyścig, tu widzimy tak, ulala, no to ewidentnie wjechał tutaj, myślę,